Sebastian Rajewski po zwycięstwie po trzech zaciętych rundach. Powiedz, ciężki to był bój? No, jak widać. Jakby było widać zresztą. Taktycznie trzeba było. Jak ktoś chce się szachować, to ja nie odmawiam takiej gry. Tam poszliście na koniec na taką intensywną wymianę. No, wymiany nie mogę odmówić. Chyba szybko pożałował. No tak. Było widać. Tam parę ciosów weszło czysto i zaczął się wycofywać. W sumie to on wszedł w twoją grę. Byłeś zaskoczony, że w ogóle tak walka przebiegła? Trochę tak. W pierwszej rundzie chyba ruszył i spodziewałem się takiego trochę więcej chaosu z jego strony, żeby gdzieś właśnie ryzykował i żeby poszedł po te nogi. Ja też się spodziewałem tego, chyba wyczuł, że jak pierwszy raz wybroniłem, drugi raz tam wycofałem biodra, to że może być ciężko, ale też nie ma co się dziwić. Bronię, uczy się bronić obaleń. Czerwony smoku, trenera Arkadiusza Kordusa z całą bandą, których chłopaków nie trzeba przedstawiać, no to musi to skutkować dobrze. Nie? Jesteśmy tuż obok Medical Point. Twój rywal po walce powiedział, że na pewno ma złamaną rękę. Czy myślisz, że faktycznie złamał ją podczas walki? No raczej tak. Przed walką chyba by nie został dopuszczony, gdyby miał złamaną rękę. Nie, to na pewno. Ale jestem ciekaw, czy gdzieś tam ten moment może wyłapałeś, wiesz, gdzie nie, o tę rękę. W walce nie zauważyłem. Nie wiem, czy to po moim ciosie, czy po jego ciosie. Może on źle uderzył i trafił. No ciężko stwierdzić. Nie wiem, w którym momencie to się mogło wydarzyć. Tak, słyszałem takie komentarze, że tak taktycznie walczyłeś, jakbyś trochę wiedział, że możesz nie dać rady go znokautować. Czy faktycznie tak było? To znaczy, parę razy mocno trafiłem. Wiedziałem, że się ugiął, ale nie chciał paść. Ja też nie chciałem mocno się eksploatować, bo wiedziałem, że on może czekać na to. Na to, że aż ja się trochę zmęczę, żeby spróbować pójść mi po te nogi, bo wiem, z tego co wiadomo, ma mocny parter też, potrafi mocno uderzyć, parę ciosów zainkasowałem, dlatego no, trzeba było pomyśleć troszkę. Przed tobą walczył twój brat, niestety nie udało mu się tej walki wygrać, to cię jakoś mocno zdeprymowało, czy starałeś się o tym nie myśleć? To znaczy, zdenerwowałem się mocno, żałuję, że nie widziałem tej walki, ale no zabolało mnie to. To może też dodało trochę motywacji do walki. Ciężko powiedzieć, raczej tak, raczej dostałem takiego kopa i... No, byłem troszkę tak jakby zbity z tropu, bo no wiadomo, to jest mój brat i gdzieś skupiałem się na swojej pracy, ale jak usłyszałem właśnie, że jest taki werdykt, że przegrał przez poddanie, to wiem ile pracy w to włożył i przykro mi się trochę zrobiło, byłem zły. 12 gal w tym roku, na ilu cię jeszcze zobaczymy? Mam nadzieję, że jak na największej ilości. Ja chcę się bić, nie mam dużych obrażeń, chyba tylko stopa trochę, także jestem gotowy na wyzwania. A chciałbyś walczyć na przykład z Desmę? No musiałby wygrać jeszcze walkę. Wydaje mi się, że ja już pokonałem tutaj, mam 3 zwycięstwa z rzędu. Jeżeli wodarze wpadliby na taki pomysł, nie miałbym nic przeciwko. Ja nie wybieram sobie rywali, czy chciałbym z kimś walczyć. Lubię wyzwania. No to póki co Czerwony Smok, jedna wygrana, jedna porażka. To jak widzisz, bo jak myślisz, jak będzie przebiegała ta walka wieczoru? Borys, no ja wiem ile pracy on w to wszystko wkłada, jak najbardziej zasługuje na zwycięstwo. Jeżeli zawalczy tak jak trenuje, to mi się wydaje, że zwycięstwo ma w kieszeni. To jak typujesz tą walkę, sposób i powiedzmy runda? No wydaje mi się, że tam Borys może zrobić wszystko, może albo go ustrzelić gdzieś. Wiemy jak Borys jest dynamiczny w stójce, może go przewrócić, może go poddać, może skończyć walkę na punkty. Gama jest szeroka. No cóż, gratulujemy jeszcze raz i dziękujemy. Dziękuję bardzo. Thank you.